Któż z nas nie marzył w dzieciństwie o tym, by mieć klockowy pociąg? I ja wiem, jak patrzycie na mnie teraz, możecie mieć wrażenie, że za dzieciaka to już było dawno w moim przypadku. Ale skoro to pierwszy pociąg w mojej kolekcji, no to zróbmy to tak jak należy, czyli zacznijmy od pociągu dla najmłodszych. Klocki, blocki, Mubi, pierwszy raz też mój pociąg. Sprawdźmy, czy w ogóle to fajne. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Cóż, jeżeli nie jesteście tutaj od dzisiaj, to wiecie, że klocki blocki już niejednokrotnie na tym kanale się pojawiały i niejednokrotnie zaznaczałem, że są to dobre klocki, które absolutnie tutaj warto kupować i którymi można się bawić. Natomiast mamy tutaj jeszcze odnogę Mubi, czyli po prostu oczywistym jest, że jest to alternatywa do Duplo, które wydaje najsławniejsza firma, czyli Lego, i dzisiaj sprawdzimy, czy w ogóle takie Mubi też jest fajne, czy też się sprawdza i w ogóle jak wygląda sam pociąg. Warto zaznaczyć, na opakowaniu mamy polskie napisy, a z tyłu mamy dokładnie rozpisane, co znajdujemy tutaj w środku. I podoba mi się to, ponieważ no jasno widzimy, co kupujemy. Znaczy wiadomo, że widzimy też po okładce, natomiast tam mamy pięknie rozpisane. A teraz sprawdźmy, jak to rozpisanie ma się do rzeczywistości. Chciałbym się jednak jeszcze na chwilę cofnąć do kartonu, ponieważ on, jak się przyjrzałem, to urwał mi głowę. Faktycznie nie chodzi mi już tylko tutaj o opisanie tych elementów, które mamy w środku, dokładne ich wymienienie, a nawet zaprezentowanie, ale przede wszystkim dostajemy tutaj ciekawskiego pieska, to przede wszystkim. Dostajemy tutaj przepiękny napis, który jakże uwielbiam, w sensie Imagination rules here, czyli po prostu nasza wyobraźnia tutaj rządzi. Just Imagine to było moje ulubione hasło właśnie w Lego w latach 90., które dzisiaj już znikło. No cóż, a jak widzimy w blockach, ono cały czas obowiązuje. No i plus jeszcze co, skoro napomknąłem o tamtej firmie, spójrzcie, pomysły alternatywne. Pomysł, który również dawno zniknął z duńskiej firmy, a blocki je tutaj pięknie eksponuje, to znaczy te alternatywy. Niesamowicie mi się to podoba. Opakowanie, jak to na blocki przystało, jest tutaj tak zaplombowane. Opakowanie jest też dość duże i już otwieram i wraz z wami patrzymy. Mamy jeden dość duży worek z klockami Mubi. Mamy i drugi worek z samymi torami. Mamy dalej. Mamy spadające kartony, mamy i kolejny worek, czyli dwa identyczne worki z torami. Mamy dalej jeszcze, jest i sam pociąg, jest i sama, w kilku workach nawet, sama ciuchcia i wagoniki. Mamy również, są, jest i woreczek z figurkami, jest tego naprawdę sporo, ja w ogóle tam ledwo już sięgam do tego. Są i domki, jakieś zwierzątka. Jest i instrukcja, już ją widzę. Powiem wam szczerze, no, jest instrukcja. Szkoda troszkę, że w takim stanie, ale jak wiemy, no, każdej firmie coś takiego się zdarza. No i to koniec. Powiem wam szczerze, to co leży tu na stole robi wrażenie, jak to się mówi na TikTokach. No bo nie jest tego mało. Tak jak wspominałem, dwa elementy wagonowe, tu jakieś figurki, budyneczki, no i trochę tutaj tego zabudowania. Co warto zaznaczyć, nie jest to jedyna ciuchcia z Mubi. Mamy również taką wersję dla dziewczynek, księżniczkowatą. To jest coś w Lego niespotykanego, także super. Mamy również opcję do kupienia sobie czy torów, czy właśnie chociażby wagoników. Jak najbardziej to jest wow, bo nie kojarzę, żeby jakakolwiek inna firma oferowała dokup samych wagoników. Oczywiście torów jeszcze tak, ale wagoników nie. No i plus taki zestaw uzupełniający, który możemy śmiało sobie tutaj też dokupić, by ten zestaw był jeszcze piękniejszy. Sama instrukcja, jak przystało na blocki, jest czytelna, jest tu wszystko ok. Z racji, że jest to kloc dla młodszego jednak fana tej zabawy, no to też instrukcja jest zrobiona w sposób jeszcze taki bardziej przejrzysty i czytelny dla tego właśnie młodszego budowniczego. Myślę, że nie będę miał najmniejszych problemów ze zbudowaniem, ale sprawdźmy. Będę was teraz prosił o chwilę cierpliwości, ja sobie muszę tutaj to pootwierać. Wow, widzę już kilka rozwiązań, których nie mają Legosy i które mi się całkiem podobają. Jakość, wiecie, no to co z zasady, jest to grubszy klocek niż ten zwykły budowlany, tak zwany dla osób starszych, dla dorosłych.
Więc oczywistym jest, że tutaj jakość też powinna być ok. I jest tutaj bardzo wątpię, bym ja mógł to w jakikolwiek sposób uszkodzić, w jakikolwiek sposób złamać. Ale nie, dobra, nie podejmiemy tego wyzwania. Dobra, moi drodzy, dajcie mi kilka chwil, oczywiście, bym na sobie... Ale te klocki są głośne w ogóle, jemy. Czy zwykłych to faktycznie. Trzeba do tego przywyknąć, ale to jest dobrze, bo to nie znaczy, że nie zginą, bo wiecie, jak gdzieś wypadnie, to... Tak głośno, że chyba sąsiada obudziłem. Dajcie mi minutę i oczywiście zaraz do was wracam ze zbudowaną całością i będziemy sprawdzać, jak to jeździ, jak to działa i co jest w ogóle w tych pociągach, że wszyscy tak je chcą. Co warto zaznaczyć, klocki były oczywiście w dużych opakowaniach, ale każda, absolutnie jedna figurka była w osobnej folii. Dokładnie to samo tyczy się zwierząt. No takiego dbania o jakość tutaj, by te klocki się nie uszkodziły, to ja często nie spotykam. Warto więc to docenić. Ważna informacja jest taka, że przed rozpoczęciem zabawy musicie posiadać 3 grube paluszki, które tutaj wcześniej trzeba w tą ciuszcie wmontować. Warto o tym wspomnieć, bo na przykład możecie kupić tą zabawkę po prostu jako prezent, na przykład na Dzień Dziecka, po czym no ktoś chciałby się bawić, a wszystkie sklepy już pozamykane, bo na przykład niedziela, czego nie życzę. Warto więc je wcześniej też zabezpieczyć nie tylko w baterię, ale i porządny śrubokręt, by tutaj sobie to dokręcić. Całość jest już zbudowana i powiem wam szczerze, nie obyło się bez kłopotów, ale dodam od razu też, że życzę nam wszystkim, byśmy tylko takie kłopoty mieli w dzisiejszym świecie. Co mam mianowicie na myśli? No to, że kłopot był dość duży, dosłownie duży. Mianowicie spójrzcie, miałem przeogromny kłopot zmieścić to na moim stole tutaj. Jak widzicie, mocno to wystaje. Sama jazda próbna będzie no mocno testowa, bo czasem widzicie, ledwo tutaj zahaczam tymi torami właśnie na stół. Zobaczymy, najwyżej będzie jakaś piękna katastrofa. Spytacie, czemu nie postawiłem na ziemi? Ano dlatego, że 99% ta piękna dziewczynka zaraz by chyciła tą trąbiącą ciufcię i uciekła z nią, a później można się tylko domyślać, jaka katastrofa by powstała. Tak, Szanie, o tobie mówię. Zabijako klocków, piękna jesteś, piękna, żartowałem. Drugim minimalnym problemem, o którym tutaj też warto wspomnieć, jest to, że kurczę, miałem ogromny problem odkręcić tą lokomotywę wbrew pozorom. Mam taki, wiecie, profesjonalny śrubokręcik, pięknie kręcący się. Mimo to miałem problem nią ruszyć. Gdy już faktycznie ruszyłem, pierwszy raz udało mi się ruszyć, to już poszło bez problemu. Natomiast musicie też o tym wiedzieć, żeby zaopatrzyć się w dobry śrubokręt, tym bardziej, tak jak wspominałem, jeżeli będzie to jakiś prezent, który oczywiście ktoś chce szybko rozpakować i szybko nim się bawić. Warto się też tutaj, mówię, wtedy przygotować. Natomiast to już chyba koniec jest minusów, bo moi drodzy, teraz zaczynamy ogromną falę plusów. I od plusów pozwolę sobie rozpocząć aż od tego, że dostajemy tutaj kilka dodatkowo zapasowych elementów, których nawet nie ma pokazanych na opakowaniu, jak chociażby krzesła. Ja je widzę, zaraz je mogę wsadzić do lokomotywy jako właśnie siedzenia dla pasażerów. Jeszcze trochę zieleniny, tutaj jeszcze 2 były zielone klocki, jedna podstawa. Tutaj musiałem zrobić taki kształt, ponieważ nie mogłem tego stosować, bo wtedy się w ogóle na stole nie mieściło. Moi drodzy, i teraz najważniejsza uwaga. Jedzie! O, już pies leci. Pociąg faktycznie jeździ dość wolno i przy okazji wydaje dźwięki. Dość wolno to akurat dobrze, bo z mojego stołu nie spadnie. Pociąg pięknie jeździ, pięknie wydaje dźwięki. No, czy pięknie, to, że tak powiem, rodzice zweryfikują. Natomiast jeździ i gra i nic się tutaj nie dzieje. Wygląda to naprawdę dobrze. A propos wygląda. Wygląda na pewno mój pies na zainteresowanego, tak też jak mówiłem. Natomiast co tutaj dużo gadać? Powiem szczerze i powiem wprost, podobnie jak mówiła kiedyś jedna reklama. Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Serio, jakość tych klocków to jest naprawdę wow. I powiem szczerze, chyba tutaj te Mubi to jest najlepszy produkt, jaki wydają blocki, ale po kolei. Zacznijmy od tego, że oczywiście jak to Mubi, jak to proste klocki dla małych dzieci, wszystko montuje się prosto, nawet i tory od po prostu tak nakładamy. Jakość wykonania tych klocków, o czym już wspominałem, naprawdę jest ok. Tu się wszystko trzyma, nawet gdy mamy takie coś zawieszone tu, nic tam tu, ale teraz naprawdę mocno, nie odlatuje, trzyma się to porządnie. A sama budowa była, no, przyjemna po prostu, to jest tego typu klocka, że tutaj nic się
nie męczy. Jakość wykonania to jest naprawdę super robota. O ile zwykłe blocki już mają bardzo dobrą jakość wykonania, ciut twardsze są te klocki niż Lego, tak tutaj jest, powiedziałbym serio, nie kapnąłbym się co jest Duplo, a co jest blockiem, więc to jest ogromny plus. Plusem też są same figurki, które również zostały zrobione bardzo dobrze, a na druki tutaj to jest jakiś majstersztyk. Wszystko oczywiście tu jest ruchome, w sensie główka, ręce, jeszcze tutaj w ręce można coś chwycić, nóżka, każda chodzi osobno i te figurki są zrobione z tak dobrej jakości plastiku, że przypuszczam, że niejednokrotnie nawet ja, dorosły chłop, mógłbym na nie nadepnąć i nic by się tutaj z tym nie stało. Mamy tutaj jeszcze i taką kobietę, oprócz tego odlewy krowy, barana oraz konia. Każdy z tych odlewów jest wykonany bardzo dobrze, pełen detali, nie ma się tutaj absolutnie czego doczepić. Wszystko jest nadrukowane dobrze, nie mamy jakichś brzydkich nadruków, nie mamy jakiegoś brzydkiego wyglądu. Naprawdę 100% dobrego wykonania, zarówno jeżeli chodzi o wykonanie figurek, zwierzątek, czy i samych konstrukcji. Tutaj jedynie właściwie takim elementem bardziej giętkim mógłby być ten płot. W ogóle spójrzcie, jak on się też fajnie tutaj może ze sobą łączyć, przez co możemy zrobić taki długi ten płotek. To jest jedyne, co jest takie bardziej cienkie. No i tutaj jeszcze u góry spójrzcie, taki piękny balkonik. Jeżeli już czegoś musiałbym się czepić, to może minimalnie tych okien, że one, spójrzcie, nie domykają nam się do końca, ale za to otwierają. O, w ten sposób możemy je sobie też otworzyć i tutaj też mamy taki budyneczek, a w samej ciuchci, bo warto zaznaczyć, że to co możemy bezpośrednio zdejmować, mamy i pana konduktora, który zdecydowanie jest absolutnie najlepszą figurką właśnie w tym zestawie. Jest jeszcze tutaj taka brama zegarowa, jak widzieliście już nieraz, ciufcia perfekcyjnie się pod nią mieści i to jest taki jeden z elementów, który na pewno niejednego dzieciaka ucieszy, że możemy ciufcią przejechać sobie centralnie w takim, no może nie tunelu, ale pod taką bramą. Podsumowując, moi drodzy, patrząc na wykonanie tej zabawki, jak tutaj wszystko jest zrobione i porównując ją, no nie oszukujmy się, tego porównania uniknąć się nie da, do Duplo, mam wrażenie, że jak już mówiłem, różnicy tutaj praktycznie nie widać. Po co więc przepłacać? Nie oszukujmy się, klocki typu Duplo są często klockami, które kupujemy dla dzieciaków najmłodszych, wiecie, rok, dwa, trzy, a w wieku czterech już taka osoba przechodzi na klocki starsze, podczas gdy te idą do piwnicy. Jednocześnie serie właśnie te dla najmłodszych są seriami droższymi niż zwykłe klocki, co powoduje to, że wiecie, wydajemy dużo pieniędzy, żeby coś z czasem poszło do piwnicy, ewentualnie, co też polecam osobiście, zostały komuś oddane. No i przekłada to się na to, że jeżeli już musimy jakąś kasę wydawać na tego typu klocki, zdecydowanie ja osobiście polecam blocki, które są po prostu dużo tańsze niż oryginalne Lego. Jakość wykonania jest naprawdę zbliżona. Mam wrażenie, że to jest najlepszy produkt od blocków, w sensie jeżeli chodzi o jakość wykonania i wszystko. O ile zwykłe klocki dla 10-14-latków blockowe są powiedzmy tak 7 plus 8 na 10, tak tutaj mamy spokojnie 9 plus na 10, zakładając, że oczywiście 10 na 10 to jest jakoś Lego. Naprawdę miałbym przeogromny problem zorientować się, który jest Lego, który jest blockiem. W związku z tym myślę, że na pewno ja się jeszcze będę przyglądał serii Mubi, bo serio tak dobrego zamiennika jeszcze nie widziałem na oczy i zdecydowanie myślę, że bardziej warto inwestować w to nawet niż w oryginalne Lego. Ale chciałbym wiedzieć, co wy też sądzicie w tej kwestii, co wy sądzicie po tej recenzji, czy posiadacie też jakiś Mubi w swojej kolekcji. Ja jeszcze na pewno będę się przyglądał, bo kurczę, no jakość jest tutaj świetna. I odpalamy. Pies też się odpalił i ja się bawię. Mówiłem, że będziesz czekać. Ja się będę bawił teraz dalej, bo niejedno popołudnie pewnie z tym pociągiem spędzę, jest tak świetny. Dzięki, że byliście dzisiaj i zobaczcie wkrótce w kolejnych odcinkach.